W sumie rzeźbą, nigdy się nie interesowałem rzeźbą jako stricte rzeźbą. Jak byłem mały, to zawsze lubiałem rozbierać i montować jakieś roboty z jakichś starych elektronarzędzi, z jakichś starych, jakieś stare radio. Generalnie każda zabawka, jaką dostałem na święta, była zaraz rozebrana i przerobiona na coś innego. Ale nigdy nie myślałem o rzeźbach. Nazywam się Dominik Borkowski. Zajmuję się tatuażem od 16 roku życia. W sumie nic innego w życiu wcześniej nie robiłem. Także to jest taka moja dziedzina od samego początku. Ale po kilku latach tatuowania zająłem się spawaniem rzeźb z metalu, ze złomu. I od tamtego momentu mam ksywkę Rusty. I od tamtego momentu tak naprawdę jestem podzielony na dwie osoby, właśnie na Dominika i na Rusty'ego. Rusty jest to, teraz mogę tak powiedzieć po tych kilku latach, że to jest takie moje alter ego. To jest taki trochę mój sposób na ucieczkę przed tym światem i zagłębienie się 100% jakby w świecie sztuki, w świecie wyobraźni. Rusty jest to postać, którą wymyśliłem. Nie wiadomo do końca, czy to jest człowiek, czy to jest ktoś z innej planety. I jego zadaniem jest zbieranie złomu, części maszynowych, różnych starych przedmiotów na wymyślonej planecie Rust Planet i zanoszenie go do swojego warsztatu, który jest ukryty pod ziemią. Rusty powstał w sumie nie wiem, czy można tak powiedzieć, przypadkowo, bo może jest to następstwo z rozpoczęcia mojej przygody ze spawaniem i poznawaniem nowych narzędzi, jakie są mi potrzebne przy nowej pracy. Czyli rękawiczki, maska na twarz, okulary, jakieś takie dziwne, których nigdy wcześniej nie używałem. I jakby ilość tych nowych gadżetów pobudziła mi wyobraźnię i kiedyś, jak akurat uczyłem się obsługi palnika, miałem na sobie maskę, żeby nie wdychać oparów i okulary do palnika. I popatrzyłem na siebie w lustrze i mówię, kurczę, ale podoba mi się ta postać, no podoba mi się ten wygląd, wygląda jak z jakiegoś filmu science fiction. Potem pobawiłem się trochę, pomalowałem sobie to w swoje kolory i nagle po prostu uznałem, kurczę, to będzie mój image artystyczny jakby w tej dziedzinie. Jakby życie artystyczne i prywatne tutaj się bardzo przeplata i wiele problemów, które wymyśliłem dla Rusty'ego, jakby jego osobistych problemów, jest tak naprawdę odzwierciedleniem tego, co jest jakby w rzeczywistości, co jest we mnie jakby w tym Dominiku, a nie w Rusty'im. Kiedy postanawiam być, załóżmy, że teraz jest okres na Rusty'ego, czy odczuwa to na pewno najbliższe grono moich znajomych razem z moją dziewczyną, ponieważ ja się odcinam wtedy od wszystkich, wyłączam praktycznie telefon, jestem w jakimś, można powiedzieć, cugu artystycznym i przez kilka dni spędzam cały czas wiele godzin na złomowisku, wygrzebując różne części, wyszukując różnych materiałów, później zanoszę je do swojego warsztatu i rozkładam je na podłodze. Mam ze sobą cały czas książkę do anatomii, którą bardzo sumiennie studiuję. I staram się wymyśleć, co można byłoby zrobić z tych części, z tych pozostałości po ludzkiej myśli technicznej, na przykład u poprzedniego wieku. Przedmioty, które zostały zaprojektowane zupełnie do innego przeznaczenia, zostały teraz wyrzucone na śmietnik. I co można byłoby z nich zrobić, co byłoby wizualnie dla oka, dla odbiorcy atrakcyjne, zastanawiające, a zarazem trudne do wykonania rzemieślniczo. Jest to ciężka praca, fizyczna, trzeba to przynieść, jakby oczyścić i tak dalej. I później wchodzi właśnie ten moment, kiedy staram się zapominać o tym, że jestem Dominikiem i staram się wcielać w postać Rusty'ego i wtedy po prostu wpadam w taki szał, który trwa czasami 2-3 dni i staram się stworzyć z tych rzeczy właśnie jakąś rzeźbę
coś, co będzie atrakcyjne dla oka. Często jest to jakaś lampa, co może być też przedmiotem użytkowym. Tak jakbym sobie wymyślił planetę Rustiego i naprawdę do niej się zagłębiał raz na czas i przenosił coś stamtąd tutaj, jakbym chodził przez lustro na drugą stronę i zabierał coś stamtąd tutaj. I tak do tego podchodzę. Chciałbym znaleźć jakąś artystyczną odskocznię, coś, gdzie mógłbym się wyżyć, mógłbym się spełnić. I stwierdziłem, że idę do Castoramy pewnego dnia. I zobaczyłem na półce czarno-żółtą małą spawareczkę. I nigdy w życiu nie spawałem, ani nie miałem z tym nic do czynienia. Kupiłem do tego garść śrubek i nakrętek. Przyszedłem do domu i nieświadomy niczego, nie mając pojęcia, jak to uruchomić, jakoś w dużym salonie na stole próbowałem pospawać pierwsze śrubki i wyszło mi takie całkiem śmieszne drzewko, które oczywiście zaraz się rozpadło, ale druga rzeźba wyszła już zupełnie inaczej. Zacząłem inaczej o tym myśleć i całkowicie pochłonąłem się właśnie nauką spawania i też taką techniczną, jak wyważyć, jaki metal z jakim połączyć. Także był to całkiem nowy świat dla mnie do odkrycia i bardzo mi się podobało jego odkrywanie. I od tamtej pory po prostu eksplodowała kompletnie moja wyobraźnia i tok myślenia właśnie typowo na rzeźbę ze złomu. Zakupy. Siema. Siema. Zawsze najlepsze rzeczy są na samym dnie. Zestaw młodego złodzieja rowerów. Tak. Ostatnio ten telefon mi spadł tam, na sam dół. Fajnie kierować takim dinozaurem. Podobały mi się joysticki, przyciski, kulki, gałeczki. Dobra. Robert, a to nie jest joystick? Tak? Dlatego właśnie uwielbiam formy przemysłowe. Nigdy nie wiesz, co znajdziesz. Tak ciekawe i abstrakcyjne kształty. Wygląda jak jakiś kwiat z kosmosu, metalowy, mega. Już mam ze 3 pomysły, co z tego można zrobić. 9 kilo. Dziewięć. O, jak dzieciątko. To mnie mega ciekawi. Kurde, mechanizmy kulkowe. Zajebiste.
teraz po latach wiem chyba skąd gdzieś tam się inspiracja do tego pomysłu wzięła. Jest to bajka Planeta Skarbów, gdzie planeta była cała skonstruowana z wielkich mechanizmów i był tam taki śmieszny robot, który nie miał pamięci i on miał swój dom właśnie tam pod ziemią, pod tą planetą, gdzie był ukryty cały mechanizm. Rusty jest trochę takim właśnie robotem na takiej planecie. Nie ma nikogo do towarzystwa. Cała planeta jest zbudowana z jakiegoś wielkiego mechanizmu i wszędzie walają się jakieś części i on po prostu eksploruje tą planetę, zbiera te części, zanosi do tego swojego warsztatu i próbuje stworzyć z nich jakieś nowe byty, coś, co można było ożywić, żeby on nie był sam na tej planecie. Podobało mi się robienie całego takiego performance'u, tworzenia jakby alternatywnego świata, alternatywnej postaci jakby z komiksu, która ma swój świat, żyje na innej planecie albo w innym wymiarze. Tutaj czuję się jak w krainie wyobraźni po prostu. Wszystko napędza tutaj wyobraźnię, nawet drzwi, nie wiem, kontakt, cokolwiek. Nie wyobrażam sobie tworzenia prawdziwej sztuki, nie zagłębiając się w nią tak głęboko, żeby nie poświęcić czegoś tam ze swojej strony. Nie jest to wcale przyjemne. Proces powstawania rzeźby, bycia Rustym nie jest wcale przyjemnym. Nie czerpię z tego żadnej przyjemności na zasadzie o ekstra. Jest to zawsze wkurzanie się, wrzucanie po warsztacie przedmiotami, dużo złych emocji, ale jakby kiedy to wszystko jest skończone, wtedy jakby dostaję pełne wynagrodzenie. Widzę to w oczach ludzi, którzy mówią, że bardzo im się to podoba. W tym zaskoczeniu w ich wzroku to jest jakby dla mnie 100% wynagrodzenia za całą tą pracę. Bardzo lubię odwzorowywać ciało, postać kobiecą w jakiejś dynamicznej pozycji lub pozycji jak z gracją. Która ma, żeby spróbować pokazać jakby delikatność za pomocą twardego, nieobrobionego, ciężkiego metalu. Jeżeli chcę zrobić jakąś postać, która ma być realistyczna, anatomiczna, to staram się to naprawdę wiernie odwzorować. Analizuję szkielet kostny, załóżmy jakiegoś zwierzęcia, jak jest zbudowany w środku, żeby móc to potem odtworzyć jego geometrię, bardzo dużo faktury, struktury, dlatego często jak spawam, nie staram się spawać ładnie, specjalnie przepalam ten metal, robię wżery, roztapiam, żeby tworzyły się jakieś, sam jestem ciekawy efektu, lubię jak mnie to coś zaskakuje. Nie do końca wychodzi mi wymyślanie koncepcji wcześniej,
która jest przemyślana, przeanalizowana, raczej lecę na spontan całkowicie. Bardzo lubię taką formę powstawania jakby rzeźby, ponieważ nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. Bardzo często w połowie rzeźby odcinam połowę albo w ogóle odcinam 90%, bo jednak nagle mi się zmieniła koncepcja i uznaję, że ta druga jest lepsza. Także bardzo rzadko generalnie trzymam się planu, co widać trochę w moich rzeźbach, one są takie chaotyczne. Jakbym wiedział od początku do końca, co do milimetra, co mam zrobić, to już podczas zakładania rękawiczek bym się tym znudził. Ostatnie 100 lat zrobiliśmy więcej niż przez cały okres, kiedy w ogóle istniejemy na tej planecie. I obserwując to z boku, naprawdę mieliśmy, czy może dalej mamy, gigantyczne możliwości dzięki tym wszystkim maszynom. Tylko jesteśmy w takim momencie, w tym okresie, że zaczynam się zastanawiać, czy to przypadkiem nie doprowadzi do naszego upadku. Sama postać zbudowana z części mechanicznych niesie za sobą przekaz pewnej ostrożności. Inżynierowie i tak dalej, którzy pracowali z dobrą myślą o tworzeniu tych wszystkich przedmiotów, żeby to się nie obróciło przeciwko nam. Ja myślę, że stworzę jeszcze wiele rzeźb, które będą mówić, poruszać właśnie ten temat, żeby nigdy nie doszło do tego, że takie maszyny powstaną i będą po prostu mądrzejsze od nas i same zdecydują, co będzie lepsze, bez naszego udziału.